Was serdecznie w nowym vlogu. Na początek sobie trochę pogadamy. W ogóle będzie to domowy vlog, więc nie wiem, co tu się wydarzy. Chcesz się pokazać? Nie chcę się pokazać, ale może później go zobaczycie. Będzie to domowy vlog. Domowe zabarwienie i tak dalej, i tak dalej. Ale zanim to przyszłam, słuchajcie, z Wami pogadać, bo to jest takie przemyślenie, to jest świeża sprawa, ale gdzieś tam mi się to kotłowało od długiego czasu, ale powiedzmy to trochę ignorowałam, a dzisiaj stwierdziłam, bo jest kolejny taki przypadek i stwierdziłam, kurczę, musimy sobie coś wyjaśnić. To od razu tylko powiem, ja nie jestem zdenerwowana, to nie jest tak, że ja mam pretensje, nie jest tak, że się jakoś mega tym przejmuję, ale chciałabym Wam przedstawić mój punkt widzenia, który może co po niektórym trochę rozjaśni i może da do myślenia. W ogóle mówiłam, że mam wodę, ale słuchajcie, w Warszawie fala upałów trwa, czyli na razie mamy upalną część jesieni. Więc będę pić wodę, plus ten płyn do opłukania jamy ustnej, który ostatnio kupiłam, jest tak paskudny, że potrzebuję później po nim dużo wody. Dobra, o co chodzi? Przechodzimy do tematu, mówię Wam już, o co chodzi, później będę chciała Wam coś pokazać. Otóż, nie wiem, z której strony zacząć, bo w sumie wszystko sprowadza się do jednego. Otóż, po co... Będę mówić ze swojej perspektywy, tak? Mam swoje zdanie, każdy może mieć swoje. Po co ludzie oglądają vlogi lifestyle'owe? Czyli z góry, z założenia o luźnych treściach, domowe, życiowe, gdzieś tam jakieś sprzątanie, jakieś gotowanie, powiedzmy meal prepy, motywacja, inspiracja, prawdziwe życie, niewyreżyserowane, to jest słowo klucz, takie naturalne. Wielokrotnie od Was dostawałam i pewnie mam nadzieję, będę jeszcze dostawać komentarze. W ogóle mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam ten dźwięk zmywarki w tle, ale mamy załadowaną pod korek zmywarkę i o coś tam ociera trochę to śmigło. No i właśnie, i mam nadzieję, że będę dostawać od Was takie wiadomości, że czujecie się u mnie, jakbyście przyszły do koleżanki na kawę. I dla mnie to jest ogromna wartość tego kanału, bo po prostu oznacza, że Wy czujecie się tu na luzie. Ja też czuję się tutaj na luzie. To, jaka jestem przed kamerą, ja taka, słuchajcie, jestem poza kamerą. Ja tutaj nikogo nie udaję. Moje treści nie są wyreżyserowane, wykreowane. Ja nie mam scenariusza. Ja po prostu lecę na freestylu. I wydaje mi się, że o to chodzi we vlogach lifestyle'owych. No i teraz, kochani, słuchajcie, bo też to nie jest tak, że często, ale ostatnio jakoś zauważyłam wzmożone komentarze tego typu. Ktoś zwraca mi uwagę na to, jak mówię jakieś słowo. Ktoś zwraca mi uwagę na to, że często powtarzam dane słowo. Ktoś zwraca mi uwagę, oto przykład z dzisiaj, że prawie w każdym vlogu mówię, że obudziłam się zapuchnięta i komuś to przeszkadza, albo że czas pogodzić się z dodatkowymi kilogramami. Nie wiem, czy to jest szpilka, czy nie. Chyba nie, no bo sama Wam mówię o tym, że jest mnie trochę więcej, więc okej. Że ja coś powinnam zrobić. Pokazałam Wam, że pływam bez kapoka. Wytłumaczyłam się na zapas, dlaczego tak to wygląda, gdzie generalnie to jest moja sprawa, czy ja się utopię, czy się nie utopię, nikogo z Was to nie dotyczy. Podaję już, wiecie, taki konkretny przykład. No nie musiałam dostać zjebkę. Czy ja powiedziałam, że to jest jedyna słuszna metoda, zabraniam Wam nakładać kapoki, absolutnie nie słuchajcie mnie, zakładajcie kapoki. I wiecie, tego jest mnóstwo, pokażę gofrę na śniadanie, no nie ma się czym podniecać, same węgle. I teraz nakreślam Wam tło historycznej sytuacji. I takie komentarze zdarzają się nagminnie. To nie jest tak, że one są w każdym vlogu, to nie jest tak, że jest ich dużo. Ja też już na YouTubie jestem parę lat, w ogóle to jest dla mnie abstrakcją, ale też mam w miarę grubą skórę, nie tylko skórę, hehe. No i słuchajcie, generalnie to na mnie takie komentarze nie robią wrażenia. Czasami faktycznie macie rację, biorę je pod uwagę, nie biorę ich do siebie, dlatego że jeśli ja nie pytam o radę, to znaczy, że ja tej rady nie chcę, nie potrzebuję. Jeśli natomiast pytam Was o radę, to chętnie posłucham, poczytam, wyciągnę wnioski. Może co do po niektórych się zastosuję, a może nie. No ale teraz weźmy takiego twórcę. O,
Jest Megusia wersja druga, wersja nieśmiała, zahukana dziewczynka, która generalnie wstydzi się, bardzo przejmuje się, wiecie, zdaniem innych, ale zawsze jej wielkim marzeniem od wielu lat było otworzyć kanał na YouTubie i jej aktem odwagi było pokazać się tym ludziom, powiedzieć cokolwiek. Wyobraźmy sobie taką sytuację. W sumie to nie powinna się Megusia nazywać, tylko inaczej. No ale dobra. Wyobraźmy sobie, że jest taka dziewczyna, która dostaje uwagę, która chce wam pokazać lifestyle, że generalnie to tam swoje życie po prostu zawsze marzyła o kanale lifestyle'owym. I dostaje zjebę, dostaje uwagę. Tak nie mów, tak rób, śmosro, wiecie, cokolwiek. To są naprawdę tak abstrakcyjne rzeczy, że większości osób nie przychodzą do głowy. Czasami Krzysiek, jak czyta komentarze, bo on zawsze i czyta i ogląda każdy mój film, to jemu ręce opadają. Ja, tak jak powiedziałam, od lat. Ja od... Przed gimnazjum już miałam grubą skórę. Kiedyś może wam o tym opowiem w sumie, skąd to się wzięło i dlaczego. Natomiast mnie to osobiście nie dotyka. Ale jest ta druga wersja Megusi, która jest bardzo nieśmiała, która jest bardzo niepewna tego, co robi. I jest dokładnie w takiej sytuacji. I słuchajcie, albo w najgorszym wypadku, i ja znam osobiście taki przypadek, dziewczyna się zamyka sama w sobie, zamyka kanał, nie pokazuje się, bo się wstydzi, ma poczucie beznadziei, wszystko jest źle i jakby te jej kompleksy są potwierdzane przez ludzi, bo jeszcze druga sprawa, że obcy ludzie to wszystko wytkną komuś. A w takim, powiedzmy, najlepszym wypadku to zaczyna nagrywać to, co chcą ludzie, albo zaczyna nagrywać tak, jak chcą ludzie. Czyli na przykład lifestyle zaczyna nagrywać tak, jak chcą ludzie. Czyli zaczyna liczyć się ze słowami, zaczyna się zastanawiać nad składnią zdania, zaczyna pokazywać porządki w wysprzątanym mieszkaniu, no bo ktoś, wiecie, się czepił, że miała kurz na podłodze podczas porządków. I gdzieś tam raz, że się jej zarzuca, że jest chorągiewką, bo jednak robi tak, jak ludzie chcą, a powinna znać swoją wartość i być sobą, i zawsze sobą, a z drugiej strony zarzuca się jej, że jej treści są wyreżyserowane, że nie ma w tym autentyczności, że to już nie jest to, co było. I słuchajcie, ja chcę wam to powiedzieć, chcę wam to przedstawić, dlatego że uważam, że nawet nie, że niekulturalnym, bo to jest jeszcze w ramach, powiedzmy, w jakichś tam, wiecie, ramach kultury, to nie jest nic obraźliwego. I teraz ktoś może powiedzieć, o Boże, to już nikomu nie można zwrócić na nic uwagi. Ale moje pytanie, po co? Czy osoba, która ogląda mój film, myśli, że ja nie widziałam tego filmu przed wrzuceniem go? Czy że ja go nie montowałam, że ja mam swojego montażystę i generalnie wszystko było wykreowane? Nie, kochani. Jedna z was bardzo fajnie odpisała na tego typu komentarz, że wcale chyba nie lubisz tak tego kanału, jak mówisz, bo jeśli tak jest i jesteś tutaj z nami, to powinnaś wiedzieć, że Magdy vlogi nie są wyreżyserowane. Ja, słuchajcie, nie powtarzam kilkanaście razy, nie wiem, jak rozwieszam hamak. Ja tego nie powtarzam, ja rozwieszam. Czasami wyjdzie mi pośladek, o Boże. Czasami widać mi celulit, czasami widać mi brzuch, a czasami ja rozwieszę hamak, a gdzieś nie w kadrze Krzysiek napompuje supa i jest zjeba, on ci wcale nie pomaga, mógłby cię wspierać. Ja, słuchajcie, o zdrowy rozsądek apelowałam już na samym początku tworzenia swojego kanału. I tak jak mówię, ja jestem tutaj parę lat. Czy ja się tym przejmuję? Nie przejmuję się tym, ale muszę postawić gdzieś pewną granicę, bo słuchajcie, moje treści są lifestyle'owe. To jest samo życie, ja niczego nie reżyseruję i jak powtórzę jakieś słowo 15 razy w jednym filmie, to naprawdę nic się nie dzieje, ludzie nie umierają z tego powodu i może niekoniecznie trzeba mi zwracać na to uwagę, a może, nie wiem, tak się stresuję, że powtarzam jakieś słowo, a może jakieś inne wypadło mi z głowy. A najczęściej, wiecie, powiedzieć wam szczerze, jak to technicznie wygląda, że tyle się dzieje poza kamerą, że ja jak wracam w kolejnym wejściu, to mówię to samo słowo, bo po prostu używam go często i nie pamiętam, że 2 godziny temu już go użyłam i o Boże, teraz koniecznie muszę wymienić to słowo na inne, nie używać go. Więc powiem wam szczerze, że chciałam wam to przekazać, nie wiem, jaka jest puenta, bo nie wiem, jaki jest sens punktowania komuś takich rzeczy, bo to z jednej strony no niby jest to jest
jest taka przywara, to nawet nie jest wada kogoś, że powtarza to samo słowo. Ja apeluję raz jeszcze o zdrowy rozsądek, o to, żeby być dla siebie miłym, bo nie wierzę na przykład, że jak idziecie do swojej psiapsi na kawę, to zwracacie najbardziej uwagę na składnie zdania, jeśli psiapsi nie jest po polonistyce, na to, jak ona się wypowiada i jak kwiecistą ma mowę, a nie na treść. Więc no gdzieś tam ten internet daje takie poczucie, że można więcej. Ja w życiu prywatnym nigdy się nie spotkałam z tym, no pewnie poza polonistką, ale tego już nie pamiętam, żeby mnie ktoś poprawił albo powiedział: Jezu, jak ty często używasz słowa ogarniam, zrób coś z tym. No nigdy mi się to nie zdarzyło, a na YouTubie się to zdarza. I ja chcę wam powiedzieć, chcę wam uświadomić, że to, że po mnie to spłynie i moje filmy nadal będą lifestyle'owe, naturalne i niewyreżyserowane, to nie znaczy, że każdy twórca tak zrobi. I moim zdaniem trzeba mówić to głośno, bo niektórych może to naprawdę dotknąć. A ktoś to napisze i sobie pójdzie dalej i zapomni już. I już u innego youtubera się o co innego przyczepi. Więc ja wam chcę tylko zwrócić moją uwagę na coś takiego. To nie jest fajne, to nie jest miłe i to nie jest potrzebne. Szczególnie, że pewnie te osoby też nie świecą jakimś super przykładem. A poza tym, no ja polonistką to nigdy nie byłam. No ale dobra, okej. To mamy zakończony ten temat. Boże, pies się trzyciąga. Albo ile, słuchajcie, wiecie ile ja na początku dostałam hejtu, jak pojawiły się zwierzaki. To po prostu mi rozwaliło mózg. Ile ja dostałam hejtu za to, jak ja mówię do swoich zwierząt. I to już jest na przykład dla mnie abstrakcja. Co kogo gówno obchodzi, jak ja mówię do swoich zwierząt? To było dla mnie tak dziwne i bardzo mi było przykro na początku, bo ja nie mówię do nich, znaczy mówię też do nich normalnie, a jak mnie wkurzą, to jak ja do nich mówię, tego nie widzicie. Ale ludzie, dystansu trochę. A teraz chciałam wam pokazać pewną rzecz, dlatego że w ostatnim nawet filmie z podsumowaniem i planami na jesień mówiłam wam, że zero zakupów. I wiecie co, mówiłam, nawet tam powiedziałam, że zero żadnych torebek i tak, zero żadnych torebek, ale totalnie zapomniałam, słuchajcie, o tym, że ja przecież poluję. Ja chyba od, właśnie nie wiem, wydaje mi się, że od tamtej jesieni polowałam na czarną nerkę. Na pewno poruszałam ten temat na YouTubie, żeby mi się przydała, bo ta sportowa z HM-u, którą mam, to jest nie, to jest męska nerka i dla mnie jest po prostu trochę za duża. Mimo tego, że Megusi przybyło, to ta nerka, może ktoś nie uwierzy, nadal jest za duża. Plus jest za bardzo sportowa i wiecie co? Powiem wam tak, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Szukałam skórzanej nerki. No, skórzanej, czyli wiadomo, już troszeczkę droższej. Ale gdzieś to nie jest taki rodzaj torebki, za który ja uważam, żeby było warto dużo zapłacić, bo ja sama nie wiem, jak mi się to będzie sprawdzać. I słuchajcie, obserwowałam nawet nerki z Pastelier. Ale później zobaczyłam ją na żywo u Agnieszki, mojej w sensie, i ta nerka jest bardzo ładna, tylko ona nie ma takiego klika, nie ma odczepianego niczego, a ja z tej nerki, w sensie czarnej, najchętniej widzę, jak korzystam w podróży, najchętniej widzę, jak korzystam na codziennym spacerze z Mariuszem, że mogę ją przepiąć, mogę ją tak nieść, mogę ją nieść na brzuchu i w takich bardziej casualowych, codziennych stylizacjach. Tak to widzę. No i właśnie, słuchajcie, szukałam takiej nerki już bardzo długo. I gdzieś tam co jakiś czas chodziłam na różne strony i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, ostatnio weszłam na Zalando i okazało się, że są jakieś dzikie wyprzedaże. I skórzana nerka, słuchajcie, była za 194 chyba 4 zł, więc stwierdziłam, dobra, biorę, zobaczymy jak przyjdzie, jaka ona będzie. Bo ma zapinki z boku, nie ma takiego klika, ale ma zapinki z boku, więc wpisuje się w to, czego ja szukam. I to też jest unisex. No i właśnie nie wiem, jak ona będzie wyglądać w rzeczywistości, ale stwierdziłam, że zaryzykuję, spróbuję. Bo wiecie co, nawet sobie pododawałam do ulubionych dwie czy trzy nerki na Vinted, właśnie skórzane, ale one były droższe. Więc stwierdziłam, okej, jak mogę zobaczyć nową i ewentualny zwrot mieć za darmo, nie mieć problemu w ogóle ze zwrotem, to spróbuję. Więc razem sobie odpakujemy, bo czekała tutaj na nas, słuchajcie. A tu nie ma paseczka takiego. A jest, dobra. Jestem mega ciekawa, bo... Ale to wszystko jak psu z gardła. Dobra, tu jest dokument. Ona jest jeszcze tak zapakowana. O, proszę. Pokazuję wam
Schwarz jest. Pokazuję Wam numer seryjny czy coś takiego. Myślę, że potem będziecie mogli ją znaleźć po prostu. W ogóle dajcie znać, czy macie nerki, czy korzystacie z nerek. Mi się kiedyś bardzo nie podobały, ale jak właśnie kupiłam tą sportową, to stwierdziłam, że no to może być przydatne. I w ogóle zauważyłam, że do nerek to się na lotniskach nie czepiają. A do torebek wielkości nerki to już tak. Ej, ładna. To naprawdę na zdjęciach pachnie skórą. Na zdjęciach wyglądała dużo gorzej. Ja myślałam trochę, że to taki szczur przyjdzie. Ona nie jest... Ona nie jest zapinana tak jak ja... Tak jak ja widziałam i chciałam, żeby była. No i teraz Zalando. Jak wyobrażacie sobie, że przymierzę taką nerkę? No przecież muszę to rozwalić. Jestem ciekawa w takim razie, dokąd się to... A, ale wiecie co jest fajne? Że ten pasek nie jest na oczka, że można go faktycznie zwęzić do odpowiednich dla Was rozmiarów. Bo czasami te oczka idą za... W sensie nie można zmniejszyć do aż takiej mniejszości, jakbyście chciały, żeby na przykład nosić na ramieniu. No pachnie skórą. Zaraz wyjmę to wypełnienie. Jeszcze raz Wam pokażę o takie. Ej, ładnie wygląda. Powiem Wam, że naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona, bo ona na tych zdjęciach wyglądała dużo gorzej. I tak, tu ma dwie takie małe kieszonki. Czy to są kieszonki, czy atrapy? Nie, to są kieszonki, słuchajcie, z dwóch stron. I tutaj, co mi się też podoba, że zobaczcie, ma za... jakby taką klapę na suwaku. I tutaj suwak. Wyciągam sobie wypełnienie. I no zobaczcie, sporo się do niej mieści. Zobaczcie. I ona jest właśnie w takim kształcie, nie wiem jak to pokazać, półksiężyca. Zobaczcie, tu jest git, dlatego że tu się zmieści i telefon, i aparat, na czym mi zależało. W środku tu nie ma żadnych kieszonek, tylko jest właśnie jeszcze taka naszywka z tej i z tej strony. Zaraz chcę sobie, wiecie, przymierzyć tak. Tak jest najkrótsza, więc tak bym mogła nosić pod pachą. Też spoko. Wiecie co, i to jakoś mi nie spada, bo ja mam tak, że jak mi jakaś torebka spada, to ona mi od razu się zsuwa, zjeżdża, a ta jakoś się trzyma, więc spoko. Trochę sobie wydłużę, szkoda, że nie ma właśnie... Ej, widzicie, no ale czy za tą cenę to warto wybrzydzać? Albo po prostu zostawić sobie dłuższe, żeby tak nosić? No co, chyba spoko. Jesek. Ej, no ja ją zostawiam. Wiecie co? No za te pieniądze skórzana nerka. A ja takiej poszukiwałam, naprawdę. Bardzo jest taka miła i co mi się podoba, to to nie jest taki sztywny model, że wiecie, możecie ją po prostu zgiąć ewentualnie w bagażu czy coś takiego. No, chyba zostaje. A wiecie co? Też Wam powiem, że nie chciałam kupować droższej, dlatego że ja nie wiem, czy mi się to rozwiązanie sprawdzi. Taką mam nadzieję, tak mi się wydaje. A jak będzie, to zobaczymy w praktyce. Ale zostaje na pewno. No serio. Ona na zdjęciach, powiem Wam, wyglądała tak, to wyglądało na złoto, ale myślałam, że to będzie takie bardziej stare złoto i że ona będzie taka bardziej dziadowa. A jest no po prostu porządną nerką. Także zostaje. Może to tyle w tym wejściu. Już tyle gadam, tyle się rozgadałam. Także dobra, powiedziałam, co chciałam Wam powiedzieć. Nerka zostaje, pokazałam Wam mój nowy zakup. Spoko, naprawdę. Ona była przeceniona chyba z 300 coś. No i powiem Wam, że tak te skórzane nerki, 300 to jest takie minimum, żeby znaleźć na Zalando. Już nie mówię o polskich markach, no bo to wiadomo, jeszcze drożej. Więc... spoko. Jak coś, to widzicie moją nową nerkę, jest Zalando. Pokazałam Wam, raz jeszcze pokażę numer seryjny. Jak coś, to proszę sobie szukać. I tak wygląda. Więc zostaje w ogóle już. Zdejmę ten sznur i będę testować się. Słuchajcie, idę z Maniem ja, więc biorę ją od razu ze sobą. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Chociaż nie będzie źle. I co, i spoko? Czy nie spoko? Chociaż szkoda, że nie ma tej takiej przypinki, bo ja czasami też w pasie nerkę trzymam, ale no tej na pewno nie będę. W ogóle chciałam powiedzieć Wam, że skorzystałam z Waszego polecenia i słuchajcie, zainstalowałam aplikację Biedronka i ja codziennie szyjkuję. Pomimo tego, że nie wybieram się do Biedronki, to ja codziennie, dwa razy dziennie szyjkuję, żeby zobaczyć, co jest w promocji.
Ale dziękuję Wam, bo na pewno pewnego razu skorzystam, a teraz chodźcie do sypialni i zobaczycie, jak nereczka wygląda. Uważam, że bardzo fajnie, bardzo przyzwoicie i naprawdę solidnie, więc chodźcie. Zobaczcie. Cyk, ja mam 1,65 m jak coś. I tak wygląda. Myślę, że jest fajna, bo też wiecie, w razie czego można ją schować pod pachę i tego tak nie widać. Jest miękka i ten pas, pomimo tego, że jest taki grubszy, to też mnie, wiecie, tutaj no nie gryzie. Ładnie wygląda, co? Jestem ciekawa, czy Wam się podoba. W ogóle jestem ciekawa, ile z Was nosi nerki. Ja kiedyś, tak jak mówiłam wcześniej, byłam bardzo na nie, a teraz tak spoko, myślę. No i fajnie, bo dwie ręce mam wolne. Tutaj kupoworek, tutaj smycz. Jadę z tematem. Dobra, kochani, my już z Dogim lecimy. Spróbuję zmieścić taką siatkę na zakupy, bo wiecie co, ostatnio wyczaiłam bazarek. Znaczy, pana truskawkę nowego, u którego można płacić kartą. Więc jeśli on będzie dzisiaj, to fajnie, bo zjadłabym śliwki, zjadłabym jabłka i zjadłabym pomidory, a już te zielone zostały mi tylko, już czerwone są zjedzone, więc wybywam z terierkiem, proszę bardzo, outfit of the day. I terrier of the day jest gotowy. Egzamin. Zrobię Wam szybki haul zakupowy spożywczy, dosłownie z jednego sklepu spożywczego i będzie bardziej bazarek haul później. Więc tak, ze sklepu spożywczego zobaczycie, co będę gotować w następnym odcinku, ale myślę i mam nadzieję, że będzie pyszne. Twaróg i jogurt i mleko i słuchajcie, woda, mocny gaz, żywiec. I to wszystko zaraz schowam do lodówki. Pokażę Wam jeszcze na szybko, co z bazarku. Więc tak, jabłka bardzo ładne były. Takie twarde, duże. I tak, kupiłam na deser, znaczy nie to, żółtego pomidora. Kładę go sobie tutaj na parapecie, bo te od mamy jeszcze są bardzo zielone. I tak, na deser dzisiaj po obiedzie kupiłam gruszeczki. Piękne i takie, wiecie co, już gotowe do jedzenia. Wczoraj wieczorem pod prysznicem zamarzyły mi się gruszki. Kupiłam 4 ręglody i takie, powiem Wam, że Pan powiedział, niech se Pani maca, niech se Pani wybiera. I tak, wybrałam 2 na już lub na jutro, a 2 takie jeszcze właśnie na parapet i 5 tych węgierek. I słuchajcie, to jest hit, bo za te owoce wszystkie i pomidora, zaraz ktoś mi powie, że pomidor to też owoc, zapłaciłam 28 zł. A słuchajcie, ostatnio jak byliśmy na działce, kupiłam 4 nektarynki i chyba 4, no może 6 ręglot i piwo dla Krzyśka, zapłaciłam 42 zł. Dziękuję. Boże, kot głodny, głoduje. Już Was karmię, myszki moje. Także tak, spłynęliśmy. Chowam to do lodówki i będę dzisiaj robić jakąś lemoniadę. Wiecie, na jaką mam ochotę lemoniadę? Na miód, cytrynę i mocno dużo gazowanej wody i lodu, więc myślę, że później po obiedzie tak zrobię. Pożegnać, lecę robić demakijaż pod prysznic, bo jakoś mnie zmęczenie dopadło, wiecie. I tak mam, że powiem Wam, że mimo wszystko, że już parę razy pewnie słyszeliście ode mnie narzekanie na tą pogodę, chciałam tylko powiedzieć, że ją doceniam. Doceniam to, że nocą spadają temperatury i że można odetchnąć, żeby jakoś dać radę przeżyć ten upał. W każdym razie bardzo dziękuję Wam za dzisiaj, za to, że ze mną byliście. Pamiętajcie moje pytanie retoryczne, czy ja mogę publikować na swoim kanale to, co chcę?
Wiecie, tutaj mam nadzieję, że dałam do myślenia co po niektórym osobom, albo że po prostu otworzyłam im oczy. Tak czy siak, mam nadzieję, że miło Wam się oglądało. Nie wiem, czy powiedziałam, ale chyba powiedziałam, że nerka się super sprawdziła i już jestem z niej bardzo zadowolona, także się cieszę. Dobra, kończę. Widzimy się w kolejnym filmie. Ściskam Was serdecznie, przysyłam mnóstwo pozytywnej energii i mam nadzieję, że tylko taką będziecie mi oddawać. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!